Pani marszałek, Wysoki Sejmie, ponieważ ograniczono czas mojego wystąpienia, całość tego wystąpienia zostanie za chwilę wysłana do mediów i tam będą mogli Państwo zapoznać się z całością tego, co mam Państwu do powiedzenia. A na tę chwilę kilka najważniejszych fragmentów i faktów. Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można kroić ludzi żywcem na kawałki bez znieczulenia. Rozmawiamy o tym, czy w Polsce można dusić niewinne dziecko przed wczesnym porodem, a potem odkładać gdzieś w sali porodowej, bo to się dzieje często w salach porodowych, gdzie normalnie życie się daje, a nie odbiera. Czy można to dziecko gdzieś odłożyć i czekać, aż godzinami będzie umierało, aż się zadusi. I to jest meritum tej ustawy. Wykreślenie możliwości zrobienia czegoś takiego dziecku, dlatego że jest niepełnosprawne. Ponieważ ten projekt był procedowany już w Sejmie poprzedniej kadencji, w zasadzie powiedzieliśmy na jego temat wszystko. To była debata, która się toczyła w Sejmie. Ona się toczyła mimo tego, że tę debatę próbowano cenzurować, zwłaszcza na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, o czym będę jeszcze mówić. To była debata, która toczyła się w mediach. Mieliśmy tych argumentów naprawdę bardzo wiele. Dzisiaj jest prosty wybór. Jesteś za zabijaniem, czy jesteś przeciwko zabijaniu? I ujawniła ta debata w poprzedniej kadencji kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, kwestia zabijania dzieci przed narodzeniem jest sprawą fundamentalną. Głęboko porusza serca wielu dobrych ludzi i wywołuje rezonans społeczny. Odrzucanie projektów dotyczących ochrony życia nie powoduje, że ludzie porzucają wartości, ale mobilizuje do tym intensywniejszej ich obrony. Tak będzie i tym razem. Jeśli projekt obywatelski zostanie odrzucony lub przesunięty do komisji i tam poddany obstrukcji. Nie odpuścimy wam, szanowni posłowie, w sprawy obrony życia. Będziemy chodzić za wami na komisję, będziemy przypominać o sprawie w mediach, staniemy z pikietami pod waszymi biurami i przed drzwiami sal, gdzie spotykacie się z wyborcami i upomnimy się o każde zabijane dziecko. Po drugie, projekty zakazujące aborcji podpisuje średnio 4 do 5 razy więcej obywateli niż projekty rozszerzające możliwość zabijania dzieci. Feministki najczęściej kłamią o skali poparcia dla swoich morderczych postulatów. Zbiórki obywatelskie i późniejsza weryfikacja podpisów w Kancelarii Sejmu ujawnia te kłamstwa. Po trzecie, zachowanie posłów w sprawie aborcji ma zasadniczy wpływ na decyzje dokonywane przez Polaków w trakcie kolejnych wyborów. I z całą mocą pragnę podkreślić, że tak będzie i teraz. Patrzymy uważnie na działania posłów i to, co stanie się z projektem, będzie zasadniczym kryterium przy wyborach prezydenckich i parlamentarnych. I ta obserwacja działań posłów zacznie się, szanowni państwo, już dzisiaj. Zobaczymy, co będą chcieli państwo zrobić z tym projektem. Po czwarte, w minionej kadencji blokowaniem projektu Zatrzymaj Aborcję najaktywniej zajmowali się członkowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny powołanej na bazie tej komisji podkomisji. Z tego faktu płynie wniosek, że praktyki eugeniczne są potrzebne polskiemu państwu właśnie do realizacji założeń polityki prorodzinnej i społecznej. Czy państwo to słyszą? Selekcja i zabijanie ludzi uznanych subiektywnie za gorszych jest narzędziem prowadzenia polityki społecznej w Polsce. Eugenika jest państwu po prostu niezbędna do funkcjonowania. Pozwala oszczędzić pieniądze na świadczeniach, które jak zawsze w porządku socjalnym należą się dużej grupie osób, ale realnie wystarcza ich tylko dla niektórych. Daje możliwość umycia rąk od konieczności zapewnienia leczenia i edukacji dzieci z potrzebami specjalnymi. Podejście to zostało najjaskrawiej przedstawione w niesławnej analizie ustawy obywatelskiej napisanej w kwietniu 2018 roku przez Biuro Analiz Sejmowych. Pracownice tej jednostki Sejmu wprost wyraziły opinię, że przyjęcie prawnej ochrony życia dzieci z wadami spowoduje wysokie koszty dla budżetu. Po piąte, po ostatniej kadencji Sejmu wiemy już z całą pewnością, że droga do ochrony życia nie prowadzi przez Trybunał Konstytucyjny zarządzany przez marionetkową prezes Julię Przyłębską. Jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wspieraliśmy złożenie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przesłanki eugenicznej w październiku 2017 roku. Pani Przewodnicząca, ja proszę tylko o inną trochę formę wystąpienia, dobrze? O nieobrażanie. To znaczy? O nieobrażanie. To nie jest recenzja. Ja proszę o przedłużenie mojego czasu, jeżeli mam przerywane, bo to jest naprawdę bardzo mało. Złożenie tego wniosku w październiku 2017 roku to był słuszny ruch, a sam wniosek uczciwie rozpatrzony mógł przynieść przełom w walce ze zbrodnią eugeniki w polskim prawie. Sęk w tym, że zapowiedzi prezes TK o procedowaniu wniosku w ciągu kilku miesięcy nie sprawdziły się, a sama Julia Przyłębska okazała się zwolenniczką bierności w sprawie ochrony życia.
Dlatego w nowej kadencji Sejmu od początku apelowaliśmy, żeby nie składać wniosku ponownie i w dalszym ciągu stoimy na stanowisku, że złożenie go było poważnym błędem jego inicjatorów. Rozumiemy, że część parlamentarzystów podpisała się ponownie pod tym wnioskiem w dobrej wierze. Jednak inicjatorzy byli świadomi, że składają wniosek, dają alibi do niepodejmowania lub do opóźniania prac nad ustawą o zakazie aborcji. Dlatego z całą mocą wszystkich posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie eugeniki, wzywamy do działań w parlamencie, aby nie uchylali się od wykonywania tego, co jest podstawowym obowiązkiem każdego posła, czyli od uchwalania ustawy. Doskonale wiedzą Państwo, że obecne przepisy nie są zgodne z konstytucją i że aborcja eugeniczna jest nie do pogodzenia z polską ustawą zasadniczą. Jest gotowe orzecznictwo Trybunału, ponieważ w orzeczeniu wydanym w maju 1997 roku wyraźnie zaznaczono, że ochrona życia ludzkiego dotyczy także prenatalnego etapu życia dziecka. Nie ma więc na co czekać. Orzeczenia TK pod wodzą Julii Przyłębskiej nigdy nie będzie, a ustawa obywatelska jest prostą drogą do uszczelnienia ochrony nienarodzonych dzieci. Dziękuję bardzo, pani Pani marszałek, ostatnie trzy zdania. W imieniu obywateli wzywam Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do jak najszybszego uchwalenia ustawy wniesionej przez blisko milion Polaków. Doświadczamy bezprecedensowego czasu narodowej kwarantanny, gdy w szczególny sposób staramy się ograniczyć ryzyko choroby i śmierci swojej i najbliższych. A aborcja to pandemia o wiele gorsza niż koronawirus. Przynosi więcej ofiar i wszystkie są śmiertelne. Dziękuję bardzo. Posłowie, zmyjcie hańbę tego, co działo się z obroną życia w parlamencie poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.